Chciałbym w swoim imieniu, w imieniu Rady Powiatowej SLD w Ostródzie oraz mam nadzieję również wszystkich tutaj zgromadzonych, serdecznie przywitać naszych gości. Witam serdecznie przewodniczącego Sojuszu Lewicy Demokratycznej Włodzimierza Czarzastego. Witam sekretarza generalnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej Marcina Kulaska. Witam przewodniczącego Rady Wojewódzkiej Sojuszu Lewicy Demokratycznej na Warmii i Mazurach Władysława Mańkuta. Witam Państwa serdecznie, witam również delegację z Iławy, z jej przewodniczącym Marcinem Woźniakiem. Witam kolegów samorządowców, witam wszystkich mieszkańców Ostródy. Witam media i od razu informacja, że po zakończeniu naszego spotkania będzie chwila na tak zwaną konferencję prasową, chociaż media nie są akurat, bardziej są audiowizualne niż te prasowe, ale zapraszam na tą konferencję. To tyle, jeśli chodzi o wstęp i pozwolę sobie oddać głos panu przewodniczącemu. Witam Państwa serdecznie. Szedłem dlatego, że mam takie wrażenie, że jak kierownictwo partii siedziało albo stało daleko od ludzi, którzy wierzyli w tę partię, to marne rzeczy się działy. I po prostu postarałem się w ostatnim czasie to zmienić. Proszę Państwa, ja pewnie jestem tak samo Państwa ciekawy, jak Wy mnie. Mam 57 lat, dwójkę dzieci, fantastyczną żonę. Moje życie zawodowe to jest wydawanie książek. Jeżeli chodzi o politykę, to jest moje hobby. Bo mówię o tym dlatego, że zawsze mi się pytają, ile pan zarabia w Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Uprzejmie informuję, że jest to moje hobby, które kocham. Jak to z każdym hobby. Poza tym hobby mam jeszcze drugie. Otóż jestem ornitologiem amatorem. Jeżdżę, oglądam ptaki. Robię zdjęcia. Każdy ma jakąś szajbę. To jest akurat moja, taka bardzo, bardzo prywatna. Z Mazurami mnie wiele łączy i z tym jakby całym obszarem, dlatego że od 20 lat, no co prawda to daleko stąd, ale sprowadziłem się i często tam przebywam w okolicach Węgorzewa. A sam jestem ze wsi Łaguny, spod Przasnysza, a jak Państwo wiecie, po II wojnie światowej część tego terenu przyjechała tutaj. Ja zresztą mam sporo rodziny naokoło. To tak, prywatnie mam żonę, dwójkę dzieci, córkę. Córka wreszcie wychodzi za mąż w tym roku, więc jest po prostu fantastycznie. Ale generalnie jakoś sobie dajemy radę. Proszę Państwa, 90 tysięcy kilometrów z Marcinem Kulaskiem, doktorem, sekretarzem generalnym. Muszę o nim kilka słów na początek powiedzieć, dlatego że to jest pierwszy sekretarz generalny Sojuszu Lewicy Demokratycznej, który jest stąd, z Warmii i Mazur. Radnym, jedynym Sojuszu Lewicy Demokratycznej radnym na Warmii i Mazurach. Bardzo nam się blisko współpracuje. Do tego ma taką cechę, ja jestem trochę taki żartowniś, więc proszę nie brać tego wszystkiego do końca za poważne, ale ma taką cechę, że jak jest to pierwszy sekretarz Sojuszu Lewicy Demokratycznej, który jak siedzi za przewodniczącym albo stoi, to się nie boję, żeby nóż w plecy włoży. W związku z tym to duża zaleta. Duża zaleta, szczególnie jeżeli chodzi o lewicę. 90 tysięcy kilometrów, 86 powiatów w przeciągu ostatniego pół roku zrobiliśmy. Dlaczego? Dlatego, że wierzymy w to, że lewica Polsce jest potrzebna. Wierzymy, że taką partią, która jedną z kilku, która reprezentuje lewicę, jest Sojusz Lewicy Demokratycznej. I mamy taką naturę trochę chłopską, że jak nie dotkniemy, to nie uwierzymy. I jeździmy się, zastanawiamy, dlaczego nas nie ma w Sejmie. I zacznę od tych takich tez,
które trzeba na początku każdego spotkania Sojuszu Lewicy Demokratycznej postawić. Otóż, proszę Państwa, nie ma nas w Sejmie głównie z dwóch powodów. Poza oczywiście arogancją, którą wykazywaliśmy w czasach, kiedy rządziliśmy, bo nie wszystko to, co żeśmy robili, było mądre. Ja zawsze na usprawiedliwienie mówię to, że minęło już od tego momentu 18 lat, ale do tej pory decyzje o tym, o wyrzucanie ludzi na bruk albo o zabraniu pieniędzy studentom na Bary Mleczne uważam za głupie i skandaliczne. Notabene w ogóle nie lewicowe. Nie wiem, skąd to nam przyszło do głowy, ale ponieważ ciągłość władzy jest, w związku z tym ja również za to odpowiadam i jest mi przykro. To było lat temu 18, gorsze rzeczy robiliśmy lat temu kilka. Dwa podstawowe moim zdaniem powody, w których nie ma nas w Sejmie, to jest po pierwsze wystawienie pani Magdaleny Ogórek jako kandydatki na prezydenta. Ja powiem szczerze, wiem, co muszę robić zawsze, jak o tym wspominam. Muszę wszystkich za to przeprosić, co niniejszym czynię. To była po prostu nierozsądna decyzja. Niestety decyzja, w której brałem również udział, zawsze w tym momencie mówię, wróciłem z urlopu, mózg został na urlopie, bo to była po prostu nierozsądna decyzja, która się za nami wlekła i będzie wlec jeszcze niestety, jak to jest ze złymi decyzjami. Ja muszę Państwu powiedzieć, że jest na to jedyne lekarstwo i to lekarstwo, żeśmy zaproponowali na zjeździe i zjazd SLD to przyjął. Otóż w przyszłości kandydata na prezydenta, kandydatkę na prezydenta będą wybierali wszyscy członkowie SLD w drodze referendum, gdyż jeżeli byli w stanie wybrać 16 stycznia przewodniczącego, wszyscy członkowie partii przewodniczącego SLD w drodze referendum, nie widzę żadnych przeszkód, żeby z dwóch albo z trzech kandydatur wybrać kandydata na prezydenta. Jeżeli będziemy prosili Państwa o to, żebyście dobrze o tym kandydacie mówili, zbierali pod niego podpisy, roznosili jego ulotki i świadczyli swoim słowem, że to dobry kandydat, dobra kandydatka, to musi być osoba, która zostanie wybrana przez całą partię, a nie przez zarząd bądź przez Radę Krajową, bo te ciała, jak się okazuje, mają czasami tendencję do głupoty. To była pierwsza sprawa zła. I druga sprawa, która się zdarzyła zła ewidentnie, to jest 8-procentowy próg wyborczy. Prawda jest taka, żeśmy wzięli więcej niż partia pana Ryszarda Petru w wyborach, a czyli 1 140 000 głosów, a do Sejmu żeśmy się nie dostali. Płacimy za to dosyć mocny rachunek i moim zdaniem, nie używając wielkich słów, Polska też za to płaci rachunek. Dlaczego? Dlatego, że ewidentnie przydałaby się w Sejmie partia, która by dawała normalność temu Sejmowi, przewidywalność, rozsądek, jakiś dystans, jakiś stały sposób myślenia, no bo niewątpliwie jakby na to nie patrzeć, to, że lewicy w tej chwili nie ma w Sejmie, proszę zwrócić uwagę, że mówię, że lewicy nie ma w Sejmie, nie Sojuszu Lewicy Demokratycznej, tylko w ogóle lewicy nie ma w Sejmie, PiS rządzi. Ja uważam te rządy PiS-u za rządy złe. Możemy o tym podyskutować, porozmawiać, ale generalnie mam takie zdanie. 8-procentowa granica była dla nas nie do przejścia, jak się okazało, i wszyscy właściwie wiedzieli, że nigdy w Polsce się to nie udało. No ale żeśmy zaryzykowali. Efekt jest taki, jaki każdy w tej chwili widzi. Mówiąc o tym, to muszę powiedzieć, że nie uważam, że zła była koalicja. Uważam, że lewica w Polsce powinna ze sobą bardzo blisko współpracować. I uważam, że nie ma co obciążać tego, że próbujemy nawiązać kontakt z innymi strukturami lewicowymi, że to jest złe. Zły był pomysł 8%. Taka jest prawda. Jest oczywiście pytanie takie, czy jest sens stawiania na Sojusz Lewicy Demokratycznej nadal. Ja mam na to odpowiedź i uważam jednoznacznie, że tak. I zaraz Państwu powiem dlaczego. Otóż pomimo 12 lat nierządzenia i niespółrządzenia, pomimo bzdur, które ta partia głównie, jeżeli chodzi o gremia kierownicze, robiła,
gremia kierownicze, w których również byłem. To duża świadomość, żeby wiedzieć, że się robiło źle i żeby się wiedzieć, co się robiło źle, tak mi się wydaje. To ta partia funkcjonuje nadal. Jest 23 tysiące członków Sojuszu Lewicy Demokratycznej płacących składki w skali kraju. Mamy strukturę we wszystkich powiatach poza 15. W 86 już byliśmy, rozmawialiśmy z ludźmi. I mamy to, co jest ważne dla tej partii i myślę, że dlatego ta partia jest do dziś. Mamy swoją bardzo precyzyjną tożsamość. Tożsamość pisaną poprzez wprowadzenie Polski do Unii Europejskiej, tożsamość pisaną poprzez danie Polsce konstytucji, a 20 lat mija wprowadzenia referendum w tej sprawie, tożsamość poprzez jedyne dwa udane referenda w Polsce. I to, co w tej chwili jest bronione przez różne partie, i Platformę, i Nowoczesną, i PSL, to jest bronione to, co Sojusz Lewicy Demokratycznej razem ze swoimi partnerami swego czasu uzyskał. Czyli broniona jest konstytucja i bronione jest miejsce Polski w Unii Europejskiej. To jest ważna tożsamość. I następna sprawa to jest to, że posiadaliśmy 4 dobrych premierów i 1 bardzo dobrego prezydenta, który był prezydentem przez 2 kadencje. Żadna inna formacja tego nie zrobiła. To prawda, żeśmy się pogubili w wielu sprawach, ale tego, proszę Państwa, nikt nam nie zabierze. Pytanie jest takie, czy struktury są do czegokolwiek partii potrzebne. Są potrzebne. Otóż zbliżają się, proszę Państwa, w najbliższym czasie wybory samorządowe. I chcę Wam powiedzieć, o czym mało kto ma wyobrażenie. To jest partia, która w 350 powiatach wystawi listy powiatowe, jeżeli chodzi o wybory samorządowe. Czy wiecie Państwo, ile to jest osób? To jest 15 tysięcy ludzi w skali kraju. To jest partia, która wystawi w 87 okręgach swoich przedstawicieli do sejmików. 87 razy 50 średnio, to jest następne kilka tysięcy ludzi. Chciałem Państwu powiedzieć, że poza PiS-em, PSL-em, Platformą Obywatelską, jesteśmy jedyną partią, która jest w stanie wystawić w najbliższych wyborach samorządowych 16 tysięcy ludzi. I wystawimy tych ludzi. To jest partia, która ma po Platformie Obywatelskiej 2 liczbę prezydentów i wiceprezydentów w naszym kraju. Mówię o tym dlatego, że mało kto o tym wie, mało kto o tym pamięta, a my z kolei za rzadko o tym przypominamy. Mamy najlepszego prezydenta miasta uznanego w tamtym roku przez niezależne tam komisje w Polsce. To jest prezydent Rzeszowa Tadeusz Feren, członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Mamy prezydenta w Częstochowie Krzyśka Matyjaszczyka, który jako pierwszy rzucił hasło współfinansowania bądź finansowania in vitro w Polsce w momencie, kiedy to in vitro nie było przez Platformę Obywatelską, przypomnę, niefinansowane, bo Platforma Obywatelska finansowanie in vitro wprowadziła pod koniec swojej 8-letniej kadencji, a nie na początku. Uważając zresztą sprawę in vitro za sprawę ideologiczną, a nie medyczną. Taka jest jakby sytuacja i te osoby, które nie mogą mieć dzieci, wiedzą, jak wielką wartością jest pomoc finansowa państwa bądź samorządu w ramach całej procedury in vitro. W związku z tym, wracając do tych wyborów samorządowych, przedstawimy pełne listy i to, co jest ważne. Ja głoszę takie hasło, nie ma wroga na lewicy. Jest co prawda do wyborów samorządowych jeszcze 1,5 roku i do wyborów parlamentarnych 2,5 roku, ale przyjęliśmy taką zasadę. Koniec z opluwaniem kogokolwiek na lewicy, koniec ze złymi słowami w stosunku do ludzi, którzy z nami byli i odeszli z Sojuszu Lewicy Demokratycznej albo przez głupotę tegoż sojuszu, albo przez głupotę własną. Tych ludzi w tej chwili wobec tej sytuacji, która jest w kraju, uważam, że trzeba przytulić, uśmiechnąć się do nich i razem, wspólnie iść do wyborów,
po to, żeby doprowadzić w Polsce do takiej sytuacji, żeby nie było duopolu opartego na PiS-ie i na Platformie Obywatelskiej tylko i wyłącznie. Potrzebna jest siła tolerancyjna, przewidywalna, otwarta, siła, która nie będzie się pytała nikogo, kto z kim śpi i kto w co wierzy, siła, która akceptuje kultury innych narodów, historię innych narodów, inne wiary, jest otwarta po prostu na świat, sympatyczna, uśmiechnięta i przewidywalna. Wierzę, że to będzie w stanie zaproponować Lewica. Dlatego z przyjemnością zaproszę na listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej osoby, które jak wymienię te nazwiska, możecie się Państwo zdziwić. W Warszawie są 3 okręgi wyborcze do sejmiku. W tych okręgach będę chciał zaprosić na listy panią Katarzynę Piekarską, członka Sojuszu Lewicy Demokratycznej, pana Ryszarda Kalisza i pana Andrzeja Rozenka. Pan Andrzej Rozenek to jest ta osoba, którą przypomnę, mówiła o Leszku Millerze, że ma krew na rękach, a Leszek Miller to, przypomnę, jest ta osoba, która mówiła do Andrzeja Rozenka, że jest naćpaną hołotą. I proszę Państwa, tak naprawdę jakie to ma znaczenie? Ważne jest to, że w rozumieniu świata, w postrzeganiu świata, w opisie tego świata, wszystkie te osoby mają bardzo podobne poglądy. W ucieczce od radykalizmu, w rozsądku, w działaniu na zasadzie konsensusu, w wspólnych podejmowanych decyzjach, w historiach pookrągłostołowych. Bo okrągły stół to jest ten element historyczny, do których polska lewica, polska socjaldemokracja zawsze powinna się odnosić, bo to był sposób na zmianę jednego ustroju w drugi ustrój i tak naprawdę, chyląc czoło przed tymi wszystkimi, którzy siedzieli w więzieniach bądź zginęli, to był to jednak w Polsce jeden z najmniej krwawych momentów w historii, jeżeli chodzi o transformację z jednego ustroju do drugiego. Będę zresztą tej linii okrągłostołowej bronił, bez względu na to, jak PiS tę linię będzie atakował. W związku z tym będziemy się dogadywali i zapraszali do współpracy pana Siwca, pana Kwiatkowskiego, pana Rozenka, pana Kalisza i wszystkich tych ludzi, którzy też mieli prawo z naszego punktu widzenia się pogubić w różnych nierozsądnych decyzjach po jednej i po drugiej stronie. Nie ma wrogów na lewicy. Czy uda się stworzyć jedne listy lewicowe? Nie wiem. Mówię bardzo uczciwie, że w tej chwili mamy bardzo trudne rozmowy z partią Razem, bo ma ta partia taki sposób myślenia, że właściwie struktura lewicowa pierwsza, która powstała, to na pewno nie był PPS i na pewno nie były jeszcze partie przed 18 rokiem, tylko na pewno była partia Razem, a pierwszą osobą, która się zajmuje lewicą, był Adrian Zandberg. Tak nie jest. Tak nie jest, ale proszę zauważyć, że nie mówię o tym ze złośliwością, tylko raczej z sympatią. Myślę, że będzie taki moment, kiedy będziemy musieli się dokładnie policzyć przed wyborami parlamentarnymi i bardzo dokładnie określić, jak będzie lepiej pójść do wyborów. To samo i te same ciepłe słowa kieruję do pani Barbary Nowackiej, która musi się zdecydować, gdzie i co w polityce chce zrobić. Jak się zdecyduje, podejmiemy również rozmowy. Czy to się uda, nie wiem, ale mogę Państwu zapewnić również jako człowiek, który wyszedł ze środowiska akademickiego, ze środowiska Stowarzyszenia Ordynacka. Będę w tym bardzo, bardzo otwarty i będę chciał wszystkich namawiać do tego, żeby pójść wspólnie. Kończę również, chciałem Państwu powiedzieć dyskusję na temat potencjalnej zmiany nazwy i szukania innych rozwiązań. W wyborach do samorządu będziemy chcieli iść, jak partnerzy nasi to zaakceptują, pod szyldem Sojusz Lewicy Demokratycznej, Lewica Razem. Natomiast jeżeli chodzi o wybory powiatowe, wójtów, burmistrzów i prezydentów, damy swobodę decyzji w tej sprawie strukturom wojewódzkim i strukturom powiatowym. Bo wydaje nam się, że to jest rozsądna droga. Będziemy tylko chcieli, żeby ludzie, którzy będą potem radnymi, byli lojalni wobec idei socjaldemokracji, a jak będą jeszcze lojalni w stosunku do Sojuszu Lewicy Demokratycznej, to w ogóle będzie rozsądnie. Dlaczego jestem tak otwarty na ten sposób myślenia?
Dlatego, proszę Państwa, że to, co robi w tej chwili prawica, bez względu na to, czy ta bardziej elegancka mówi o Platformie Obywatelskiej, czy ta mniej elegancka mówi o PiS-ie, uważam, że dla Polski można by było zrobić o wiele rzeczy lepszych. Oczywiście PiS traktuje jak wrogów, Platformę Obywatelską traktuje jak przeciwników, ale jeżeli chodzi o Platformę Obywatelską, szczególnie ostatni tydzień, jak Państwo oglądacie telewizję albo słuchacie, albo czytacie gazety, no to była jakaś fala po prostu totalnego absurdu. Właściwie nie za bardzo wiadomo, jaki jest program Platformy Obywatelskiej i w którą to stronę pójdzie. Ja pamiętam, że Platforma Obywatelska ma określony sposób do państwa świeckiego. To dla socjaldemokracji jest bardzo ważne. Nigdy ode mnie Państwo nie usłyszycie twierdzeń pod tytułem, że każdy biskup to pedofil, bo nie nazywam się Janusz Palikot. Ale na pewno będziemy chcieli za 2 lata w sposób bardzo poważny podejść do oceny konkordatu i funkcjonowania konkordatu w Polsce, bo te zapisy są bez przerwy łamane, a Kościół, naszym zdaniem, struktury kościelne mają o wiele większy, za duży wpływ na dzieje polityczne naszego kraju w tej chwili, niż mieć powinny. Nie zmienia to jakby postaci rzeczy, że tak jak powiedziałem, to kto w co wierzy, to jest prywatna sprawa każdego człowieka. Ale to, że Kościół, nie potrafiąc przekonać ludzi z ambon, usiłuje ustawami zmuszać ich do określonych zachowań, nam się nie podobało i się nie podoba. Sposób finansowania Kościoła, sposób niepłacenia podatków, te rzeczy, które są na styku państwo-Kościół, po prostu uważamy, że powinno lepiej wyglądać i rozsądniej być robione. Też jeżeli chodzi o Platformę Obywatelską, będziemy pamiętali, że przez 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej nie została podpisana Karta Praw Podstawowych. Jesteśmy chyba, nie wiem, jednym z 2 albo 3 krajów w Unii Europejskiej, która to nie zrobiła. Tego nie zrobiła. Jeżeli się mylę, to przepraszam, ale to chyba jest takie grono. Nie mówię o wielu innych rzeczach, które po prostu można by było rozsądniej, proszę Państwa, zrobić. Jeżeli chodzi o listy do sejmików, to też chciałem powiedzieć, bo to będzie nas różniło na pewno od innych partii w Polsce. Wystawimy wszystkich swoich byłych parlamentarzystów oraz osoby, które startowały w ostatnich wyborach parlamentarnych na jedynkach i zrobimy to, bo to nas odróżni i da nam dosyć mocny plus w stosunku do innych partii. Dlatego, że żadnej partii poseł, który jest w tej chwili posłem, nie wystartuje. Mechanizm jest prosty i prymitywny. Jak się jest radnym wojewódzkim, ma się 2000 miesięcznie, jak się jest posłem, ma się tych pieniędzy 30 tysięcy. Przepraszam za brutalność, ale taka jest prawda. W związku z tym nie spodziewam się, żeby na listach PiS-u, Platformy Obywatelskiej bądź PSL-u zagościli posłowie. Więc mówię do swoich koleżanek i kolegów tak, jeżeli prawdą jest to, co mówicie, że przyszedł taki czas na lewicę i na Sojusz Lewicy Demokratycznej, że wszystkie ręce muszą iść na pokład, to ja tych rąk wymagam. I mówię, zapraszam na listy. Kolega Wendelich Toruń, kolega Czarzasty Płock, koleżanka taka, inna, kolega taki, inny. We swoich okręgach macierzystych macie startować do sejmików, dlatego że w tej chwili wasza siła głosów jest nam potrzebna, gdyż jeżeli w wyborach samorządowych nie zdobędziemy minimum 8%, nie wierzę w to, że polska lewica będzie miała przedstawicieli w Parlamencie Europejskim i nie wierzę, że polska lewica wróci do Sejmu. Wybory samorządowe są dla nas w związku z tym w tej chwili rzeczą najważniejszą i damy dowolność koleżankom i kolegom byłym posłom, formułując ją w sposób następujący. Macie wybór, czy startować do sejmiku, czy nie startować. Wszakże, jeżeli nie będziecie startowali, nie pomożecie nam w trudnej sytuacji,
nie będziecie na listach do Sejmu i do Parlamentu Europejskiego. Trudno. Może to jest taki czas, żeby rolnik, chłop spod Przastysza wziął to twardą ręką za twarz. W związku z tym należy się spodziewać, że na tym terenie, bo jesteśmy na Warmii i Mazurach, zaprosimy na listę kolegę Kulaska, który siedzi za mną, kolegę Mańkuta, który siedzi, oraz kolegę Iwińskiego, który pewnie nigdy w życiu radnym nie był, ale jest odważnym chłopakiem, w związku z tym musi się sprawdzić i z tym wyzwaniem, bo to ważna sprawa. Chcę również powiedzieć, że te osoby są nam potrzebne również dlatego, że żeby wrócić do Sejmu, a mało kto to wie, trzeba uzyskać 700 tysięcy głosów w skali kraju. 700 tysięcy głosów w skali kraju to mówią mi jedną rzecz. Nie mam prawa rezygnować z takich ludzi jak Kalisz, bo Kalisz w Warszawie, jeżeli będzie dobrze przeprowadzona kampania, może wziąć 70 tysięcy głosów. 70 tysięcy głosów to jest, proszę Państwa, 1/10 głosów. Jestem nauczony w ten sposób. W trakcie ostatnich eurowyborów startowały w Warszawie dwie osoby do europarlamentu. Wojciech Olejniczak, który wziął 26 tysięcy głosów, i Ryszard Kalisz, który wziął 23 tysiące głosów. Jeżeli jeden z nich by wziął 29, Sojusz Lewicy Demokratycznej by miał jednego eurodeputowanego rozsądnego więcej. Dokonaliśmy tak naprawdę kanibalizacji swoich ludzi, wpuszczając jednego na drugiego. Koniec z tą polityką. Koniec z tą polityką, nie zgadzam się z taką polityką. Chcę się również odnieść do sądu, bo nie wiem, czy tutaj akurat na tym terenie to jest jakikolwiek problem. W Polsce to jest problem, bo często mi koleżanki i koledzy na spotkaniach zarzucają, że biorę udział w KODzie. Ja Państwu powiem, dlaczego biorę udział w KODzie i myślę, że Was do tego przekonam. Zasada jest dosyć prosta. Znaczy, po pierwsze, trzeba przyjąć taką zasadę. KOD to nie jest Kijowski, SLD to nie jest Czarzasty. Każdy ma prawo do błędów, każdy błędy może robić, nawet jeżeli nie ma do tego prawa. Ja występowałem 11 listopada na KODzie. Przemawiałem do 35 tysięcy ludzi. Oglądało mnie i słuchało w telewizjach 7 milionów ludzi. Mówią mi, mało jest was w mediach. To prawda, bo w momencie, kiedy przestaliśmy być w Sejmie, to z 200 razy w mediach miesięcznie nasza obecność zmniejszyła się do 40 razy. W tej chwili się to poprawia, bo już jest na poziomie 80, ale jest część programów w telewizjach i prywatnych, i państwowych, szczególnie państwowych, gdzie nie zaprasza się z klucza partii, które są poza parlamentem. W związku z tym nie będzie Czarzastego w kawie na ławie, bo nie jesteśmy w parlamencie. Nie będzie Wendelicha, Woronicza 17, bo nie jesteśmy w parlamencie, i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym o KODzie mówię tak. Dopóki Sojusz Lewicy Demokratycznej i Lewica w Polsce nie będzie w stanie wyprowadzić ludzi na ulicę, bo pamiętając o tym, że pojęcie społeczeństwa obywatelskiego, aktywnego, jest bardzo ważną dla nas sprawą, dopóki nie będziemy potrafili tego robić, powinniśmy być wśród ludzi, bo na salach można przekonać, zwykle się przekonuje tych, którzy są już przekonani. My musimy być wśród ludzi. W związku z tym byłem 11 listopada, bo po pierwsze mogłem z mediów skorzystać i przedstawić swoje poglądy, poglądy Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Po drugie, tylko ja wspomniałem o tym, że po 18 roku rządził między innymi rząd Moraczewskiego, a proszę Państwa, rząd Moraczewskiego to są prawa wyborcze dla kobiet, to jest 8-godzinny dzień pracy, to jest prawo do strajków, to jest prawo do ubezpieczeń. I to jest wielka sprawa, bo to jest po prostu to, co z lewicą zawsze w sposób nieodzowny było związane. Również wtedy mogłem powiedzieć, że są ludzie w Polsce, którzy łączą, a nie dzielą, i że wartością dla socjaldemokracji większą jest to, żeby postawić i pokazywać te przykłady łączące niż dzielące. Mówiłem o Bartoszewskim, mówiłem o
Mazowieckim, ale mówiłem również o Józefie Oleksym. Ani Barbara Nowacka, ani kolega Petru, ani kolega Schetyna tego nazwiska by nie użyli. A ja uważam, że to są duże nazwiska polskiej tolerancji i polskiej socjaldemokracji. I trzeba o tych nazwiskach pamiętać zawsze. Dlatego będę chodził. I bez względu na to, czy jak będę chodził z Aleksandrem Kwaśniewskim i z panem prezydentem Komorowskim, nawet jeżeli historyczny konflikt między panem Kwaśniewskim a panem Millerem nadal się tli, to wyznaję taką zasadę. Nawet jeżeli prezydent Aleksander Kwaśniewski mi podczas KOD-u mówi, że Miller nie rządził dobrze, a jak skończę ten marsz KOD-u, zadzwoni do mnie Miller i powie, po co szedłeś koło Kwaśniewskiego, to ja jako nowy szef socjaldemokracji SLD w Polsce mówię, jednego mam w Radzie Krajowej, nazywa się Leszek Miller, z drugim będę chodził na KOD-zie, nazywa się Aleksander Kwaśniewski, bo głupi jest ten przywódca i ta partia, która zapomina o swoich byłych liderach, o swoich byłych premierach i o swoim byłym prezydencie. Bez względu na to, co ci ludzie mówią. Potem, dlatego że człowiek jest ułomny, to jest normalna sprawa. Aleksander Kwaśniewski po dwóch swoich kadencjach nie stworzył żadnego projektu nośnego politycznie w Polsce. To jest prawda, ale miał świetne dwie kadencje prezydenckie. To, co mówi Włodzimierz Cimoszewicz, zachowując się często jako człowiek, który urodził już się premierem, któremu do niczego nigdy żadna partia nie była potrzebna, chociaż dobrze pamiętamy, że 9 milionów kosztowała jego kampania prezydencka, z której się wycofał, że zbieraliśmy mu 200 tysięcy podpisów, że nosiliśmy mu ulotki. Trudno, zmieniło mu się zdanie, ale premierem był naprawdę zacnym. Nie mówię już o Leszku Millerze, który jak wiecie miał taki okres, że uważał, że PiS jest dosyć dobrą i rozsądną formacją. Po prostu zmieniają się również czasami zdania, czasami po prostu ktoś musi być bardziej tolerancyjny. O SLD i o PiSie chciałem powiedzieć. Nie dajcie sobie Państwo włożyć w głowę takiej zasady, że SLD jest niepotrzebne i Lewica jest niepotrzebna, bo sprawy socjalne przejął PiS, a sprawy związane z sercem i systemem wartości przejęła Platforma Obywatelska bądź Nowoczesna. Dlatego, że tak nie jest, bo można być partią, która zarówno ma jasne stanowisko w sprawach związanych z bytem, tak zwanych sprawach socjalnych, i można być partią, która jednocześnie szanuje konstytucję, która jednocześnie szanuje Trybunał Konstytucyjny, która jednocześnie szanuje miejsce Polski w Unii Europejskiej, bo to może nie jest idealne miejsce, ale niewątpliwie Unia Europejska jest, według mnie przynajmniej, tym dobrem, w którym Polska powinna brać udział. Bo jakbyśmy popatrzyli na chwilę, a jestem politologiem z wykształcenia, na to, co się dzieje w skali świata, są silne Stany Zjednoczone, są silne Chiny, Rosja jest nadal nuklearnym mocarstwem i trudno będzie Polsce jako 38-milionowemu krajowi z 10-milionową diasporą funkcjonować samodzielnie poza blokiem Unii Europejskiej, bo po prostu w wielu sprawach moim zdaniem będziemy przegrywali. Trzeba Europę zmieniać, trzeba Europę modyfikować, Unię Europejską ulepszać, bo nie jest to ciało stuletnie, ale generalnie uważam, że powinniśmy w nim być. Jako piąte pod względem wielkości w tej chwili po wyjściu Wielkiej Brytanii państwo mieć na nią jak największy wpływ. Opowiadam się zresztą za Europą silną, zintegrowaną i za Europą, która wcześniej czy później powinna wprowadzić, jeżeli chodzi o Polskę, euro. Dlatego, że nie wiem, czy Państwo wiecie, w roku 2020, po wyjściu w tej chwili Wielkiej Brytanii ze strefy euro, będzie taka, z Unii Europejskiej, przepraszam, nie ze strefy euro, bo oni akurat w tej strefie nie byli, z Unii Europejskiej 15% tylko PKB całej Unii Europejskiej będzie tworzona przez kraje, które nie mają euro w środku. W związku z tym Europa dwóch prędkości nie jest dla Polski dobrym, moim zdaniem, dobrą sytuacją, ale już jeżeli powstanie, to chciałbym, żeby Polska była w tej Europie prędkości pierwszej.
Wrócę do tych różnic programowych. Uważam, że Sojusz Lewicy Demokratycznej powinien eksponować zarówno tę sferę związaną z wartościami, jak i ze sprawami socjalnymi, bo nie ma drugiej partii poza nami i poza partią Razem, która generalnie to eksponuje. To jest ważne. Ważne są różnice programowe, dlatego opowiadam się w sposób jednoznaczny za tym, żeby nie było w Polsce tylko dwóch bloków wyborczych, czyli PiS i antyPiS. Ja się na to, proszę Państwa, nie zgadzam, dlatego że nie chcę Sojuszu Lewicy Demokratycznej roztopić w Platformie Obywatelskiej, bo Petru pokazał, jak to się robi. Uważam, że Lewica powinna tworzyć swój blok i powinna jasno i precyzyjnie stanąć potem razem z tymi, którzy będą bliżsi naszemu programowi razem w Sejmie. Jestem przeciwko blokowi PiS i antyPiS, dlatego że fajnie jest z kimś spędzić noc, ale rano dobrze by było również mieć o czym porozmawiać. Ja nie widzę punktów zbieżnych i wspólnych w wielu sprawach, na przykład z Platformą czy z panem Petru. Partia Liberalna, a taka partia to jest Partia Nowoczesna, w uproszczeniu, ja co do tego jestem przekonany, mówi tak. Kolega Czarzasty urodził się we wsi Łaguny. Jak będzie zdolny, to pójdzie do szkoły, wykształci się, znajdzie pracę, awansuje, założy rodzinę, kupi sobie mieszkanie albo dom i będzie sobie żył, tak? Jak będzie niezdolny, zdechnie pod płotem. Notabene wielu moich kolegów we wsi Łaguny tak ma. Socjaldemokracja mówi, bez względu na to, jakie jest twoje miejsce urodzenia, jaki ma status materialny, państwo powinno zagwarantować ci równy dostęp do edukacji, do kultury, do zdrowia i powinno ci podać rękę, jeżeli Bóg cię rzucił w miejsce, które jest gorzej sytuowane na mapie. Ja w to wierzę. Oczywiście to nie jest tak, że wszystkie problemy w przeciągu godziny się rozwiąże. Polityka, proszę Państwa, jest pewną wizją i marzeniem, do której różne partie, różne struktury programowe dążą. Tego się nie da załatwić w przeciągu jednej godziny. Ale jeżeli ktoś wierzy w to, że różnica między pensjami i wynagrodzeniem różnych ludzi powinna być jak najmniejsza, po to, żeby jak najwięcej ludzi korzystało ze świata, z życia, po prostu z tego, co świat przynosi. Jeżeli ktoś wierzy w tolerancję, jeżeli ktoś wierzy w to, w co wierzy Sojusz Lewicy Demokratycznej, to ma partię do głosowania. I to jest właśnie partia, w którą wierzę i która się nie rozpadła. Teraz jeszcze chciałem powiedzieć a propos tego rozpadu. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, półtora roku temu, jak nastąpiła zmiana władz w Sojuszu Lewicy Demokratycznej, media mainstreamowe, głównie Gazeta Wyborcza, mówiła, ta struktura się rozwali, wszyscy ludzie od niej odejdą, powiaty się rozsypią. Gówno prawda. Nic takiego się nie zdarzyło. Odeszło od nas 40 osób, to prawda. Natomiast chciałem Państwu powiedzieć, że moja siła, siła sekretarza generalnego, idzie w tym kierunku, żeby dbać i walczyć o te osoby, które zostały w partii, a nie płakać dzień i noc za tymi 40 osobami, które odeszły. Jest mi przykro, ale każdy ma prawo do swojej drogi. Tak nawiasem powiem trochę cynicznie. Rozmawiałem ostatnio z Kwiatkowskim, Siwcem i Kaliszem. Oni pili wódkę, ja od półtora roku wódki nie piję, w związku z tym z zazdrością patrzyłem na to, co robią. I oni mi powiedzieli, Władek, my tak wracamy generalnie w okolice Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Wiesz dlaczego? Bo jak startowaliśmy do Europarlamentu z Europy Plus, występowaliśmy w mediach, to ludzie nas zatrzepiali następnego dnia na ulicy i mówili, panie Marku, panie Ryszardzie, panie Robercie, widziałem was wczoraj w telewizji, świetny występ. Zawsze głosowałem na Sojusz Lewicy Demokratycznej, teraz też będę głosował na Sojusz Lewicy Demokratycznej. Chciałem Państwu powiedzieć, nie ma możliwości takiej, żeby ktoś był związany z Sojuszem Lewicy Demokratycznej 20 lat i żeby sobie jedną decyzją z tego Sojuszu Lewicy Demokratycznej odszedł i żeby ludzie myśleli, że on faktycznie odszedł. Od historii własnej się nie ucieknie. Jeżeli Dariusz Joński był rzecznikiem prasowym klubu i partii przez 8 lat, to jego twarz do końca życia, czy będzie chciał, czy nie, będzie się kojarzyła z Sojuszem Lewicy Demokratycznej. Dlatego nikogo nie będę wyrzucał, bo byłoby to o wiele bardziej komentowane od tego, jak od czasu do czasu ktoś odejdzie.
Jego wybór moim zdaniem odchodzi nie za długo, bo życie mnie nauczyło. Dzisiaj wyrzucisz, za 2 lata przyjmiesz. W związku z tym po co te czynności wykonywać, jak trzeba się wykazywać po prostu większą tolerancją. I to robimy. Sprawy bieżące. W sprawach bieżących w sposób jednoznaczny żeśmy się opowiedzieli po stronie w sprawie emerytur służb mundurowych. Powiem Państwu dlaczego. Nie dajcie się naciągać na historię pod tytułem ustawa dezubekizacyjna. Bo jeżeli ktokolwiek zna nawet trochę historię, to wie, że UB zostało w sposób ostateczny rozwiązane w 1956 roku. Jak ktoś wtedy miał 90 lat, jak ktoś wtedy miał 30 lat, to dzisiaj ma 91. Nie ma 76 tysięcy ludzi, którzy byli w UB i mają w tej chwili po 91 lat. To w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o to, że PiS nam proponuje takie oto podejście w ramach nowego konfliktu. Aktywnych do roku 90, którzy są źli z założenia, i aktywnych po roku 90, którzy są z założenia dobrzy. Dzisiaj to są służby więziennicze, wywiad, kontrwywiad, to są służby graniczne, to jest milicja, to są pożarnicy. Jutro będzie wojsko, pojutrze będą prokuratorzy, pojutrze będą sędziowie, za kilka dni będą nauczyciele, bo przecież ktoś w czasach PRL-u uczył. W związku z tym chcę powiedzieć, że Sojusz Lewicy Demokratycznej wybrał jedyną moim zdaniem rozsądną drogę. Będziemy bronili historii życia swoich ojców, swoich dziadków, ale również i państwa i moich. Dlatego, że ja swoje wykształcenie zdobyłem w czasach PRL-u i wszyscy moi, że tak powiem, ludzie naokoło również. Tak nawiasem zawsze mówię Kaczyńskiemu, rzadko go widzę, ale jak go widzę, to mu mówię, jeżeli pan jest tak z tego niezadowolony, niech pan odda dyplom, bo przecież wtedy pan kończył studia. Ja wiem, że to dosyć prosty chwyt i wiem, że tego dyplomu nie odda, ale nie zgadzam się na to, żeby dzielić Polaków również w ten sposób, w ogóle się nie zgadzam na podziały, ale żeby dzielić w ten sposób, że ci, którzy byli aktywni do 90 roku, którzy odbudowywali kraj w wielu sferach, byli po prostu źli, a ci potem byli dobrzy. Polityka historyczna zresztą to będzie taka rzecz, którą Sojusz Lewicy Demokratycznej będzie programowo do tego przywiązywał dużą wagę. Bo paradoksalnie, bo jest to paradoks, jakbyście mnie się zapytali o to 5 lat temu, to bym tego nie przewidział i może to był również mój błąd. Paradoksalnie, mówiąc prawdę o historii, Sojusz Lewicy Demokratycznej może z tego uczynić jedną ze swoich naprawdę ważnych kart programowych, gdyż o żołnierzach wyklętych będziemy mówili w ten sposób. W żołnierzach wyklętych była część ludzi, którzy walczyli o swoją wizję Polski, walczyli o swoje marzenia, walczyli o swoje wyobrażenia tego, jak nasz kraj po wojnie powinien wyglądać i chwała im za to, ale byli również bandyci, mordercy, złodzieje i gwałciciele. I ja będę o tym jasno mówił, tak? Podczas gdy w tej chwili jest, propozycja jest taka, za czasów PRL-u były bataliony chłopskie i Ludowe Wojsko Polskie, za czasów Platformy Obywatelskiej była AK, za czasów PiSu jest tylko i wyłącznie, są tylko i wyłącznie żołnierze wyklęci. Nieprawda. Wszyscy oni byli w historii naszego kraju. PRL zrobił wiele dobrych rzeczy, ale również zrobił rzeczy złe i obiektywnie trzeba o tym mówić. Po prostu obiektywnie trzeba o tym mówić, dlatego uważam, że SLD też powinno być strażnikiem prawdziwej historii. Strażnikiem prawdziwej historii to będzie jeden z naszych ważnych rzeczy programowych. Co do PiSu jeszcze, bo też mnie o to często pytają. Chwalę 500+. Powiem oczywiście o modyfikacjach, które byśmy zrobili, ale tak naprawdę każda partia, która by wymyśliła to 500+ i wprowadziła w życie, miałaby możliwość przejęcia władzy. I w tej chwili źle głównie mówią ci o tym 500+, którzy są zazdrośni, że sami tego nie zrobili. Dlaczego chwalę 500+? Dlatego, że wiem, że 400 tysięcy dzieci jeszcze 2 lata temu w Polsce nie dojadało.
Dlatego, że wiem, co to znaczy we wsi Łaguny, kiedy jest małżeństwo i ma trójkę dzieci i ma przychód na poziomie 1000 zł, to wiem, co to znaczy 1000 zł więcej. Dlatego, że źle patrzę na artykuły w polityce, w którym się oburzają, że podobno jest tak, że ojciec rodziny sobie w ramach 500+ kupił buty, bo radzę redaktorowi Baczyńskiemu zadać sobie takie pytanie. Czy nie są to pierwsze buty, których sobie kupił od 10 lat? Przypominając niezłośliwie redaktorowi Baczyńskiemu, że jego poprzednikiem był człowiek, którego znałem i szanowałem, nazywał się Rakowski, który pod koniec swojej kariery był pierwszym sekretarzem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Od historii się nie ucieknie, tak? W związku z tym o takich rzeczach trzeba przypominać. Ja oczywiście bym chciał, żeby był wprowadzony trzeci próg podatkowy dla najbogatszych, bo tak socjaldemokracja myśli. Oczywiście bym chciał, żeby dzieci najbogatsze nie miały 500+, nie chodzi mi o dzieci, tylko o rodziny. Chciałbym, żeby pierwsze dziecko wychowane przez samotną matkę albo samotnego ojca było zabezpieczone. I tak naprawdę, zgodnie z linią socjaldemokracji europejskiej, chciałbym, żeby świadczenie socjalne, finansowe było w jakiejś części zamieniane świadczeniem typu bezpłatny żłobek, bezpłatne przedszkole, tego typu rzeczy. Tak bym chciał. Chociaż wiem z drugiej strony, że to wymaga armii urzędników, którzy by to sprawdzali. Ale generalnie, jeżeli chodzi o wpłynięcie na strefę strukturalnej biedy w Polsce, to na pewno 500+ dużo dobrego zrobiło. I jeżeli ktoś uważa inaczej, to uważam, że myli się. Jestem w stanie polemikę w tej sprawie podjąć. Chwalę również podwyższanie najniższej pensji, najniższej stawki godzinowej, jednocześnie państwa zapewniając, że nie jest to postulat PiS-u. Zawsze Sojusz Lewicy Demokratycznej taki postulat miał, co więcej go wprowadzał w życie, jak rządził. Jest jeszcze wiele rzeczy do zrobienia, bo jest jeszcze kwota wolna od podatku. Są skandaliczne umowy śmieciowe, bo uważam, że jak się mówi w Polsce, że spada bezrobocie, to trzeba pamiętać o 1,5 miliona ludzi, którzy są zatrudnieni na umowach śmieciowych, tak naprawdę bez żadnego zabezpieczenia ani medycznego, ani emerytalnego, ani zabezpieczenia lekarskiego. To są wszystko rzeczy, które są przed nami i które można zrobić. W związku z tym w wielu tych sprawach jeszcze my jako Sojusz Lewicy Demokratycznej byśmy chcieli się wypowiadać. Kończę część pierwszą, może będą pytania. Chciałem państwu powiedzieć, wierzę w Sojusz Lewicy Demokratycznej. Wierzę w to, że socjaldemokracja w Polsce ma jeszcze wiele do powiedzenia. Cholera mnie bierze, jak jeżdżę po spotkaniach i ktoś mówi, znowu mieliśmy 2% albo 3% w notowaniach. Jak ktoś obsługuje internet, Google, radzę wejść w takie hasło e-wybory sondaże. Tam są wszystkie wyniki wyborów, które są przez wszystkie instytuty robione. Tam mamy średnią na poziomie 6%. Wiem, że za mało, ale nie ma w Polsce innej partii pozaparlamentarnej, która ma wyniki powyżej progu wyborczego w tej chwili. I mam taką, i cholera mnie bierze w momencie, kiedy ktoś do mnie dzwoni, szef powiatu, jak dostajemy 3% i mówi, nic z tego nie będzie, ale żaden szef powiatu nie dzwoni do mnie, kiedy dostajemy 8, 10 albo 12% i mówi, wreszcie wracamy, tak? Brak wiary w Sojuszu Lewicy Demokratycznej, pomimo posiadania tylu ludzi, tylu struktur, jest dla mnie przerażający. Zawsze mówię, jeżeli uważacie, że to jest partia martwa i że 23 tysiące ludzi to jest mało, postawcie 23 tysiące ludzi przed oknem i zobaczcie, ile to jest ludzi. Na koniec powiem państwu tak. Ani Marcin Kulasek, ani Władysław Mankut, ani szef organizacji powiatowej tutaj, ani Włodzimierz Czarzasty sam wyborów nie wygra. Nie ma takiej szansy. Zawsze mówię do szefów powiatów, jak się z nimi żegnam, żeby sobie zadali takie pytanie i to będzie faktycznie na koniec opowieść. Tu zresztą wiem, że te odpowiedzi byłyby w miarę fajne, ale mówię tak do szefów powiatów. Jak będziecie wracali do domu, zadajcie sobie takie pytanie. Spotkacie na mieście, w mieście powiatowym parę starszych ludzi, Józefę i Franciszka. I jakbyście ich się zapytali, panie Józefo, niech pani powie,
na jakiej imprezie Sojuszu Lewicy Demokratycznej w pani mieście ostatnio była, to co wam odpowie? A panie Franciszku, z czego pan jest dumny, jeżeli chodzi o działalność Sojuszu Lewicy Demokratycznej w pana mieście? Co wam odpowie? A proszę państwa, z czego, co wasi radni albo na Radzie ostatniej Rady Miasta w Ostródzie albo gdzieś zgłosili takiego, z czego jesteście zadowoleni, co pomoże mieszkańcom, co wam odpowiedzą? I zawsze mówię w tym momencie tak, jeżeli ta para starszych ludzi nic nie odpowie, to nie będziemy mieli dobrego wyboru w wyborach, w wyniku w wyborach samorządowych i nie wrócimy do parlamentu. Natomiast jeżeli powiedzą, byłam na imprezie, znam, wiem, to jest szansa na to, że wróci do Sejmu partia, której głównym hasłem w tej chwili jest przywrócimy normalność, bo normalności, spokoju, rozsądku, dystansu ewidentnie w Polsce w tej chwili brakuje. Dlatego chciałem państwu podziękować za to, że jeszcze wierzycie w Sojusz Lewicy Demokratycznej i namówić was do ostatniej walki, która mam nadzieję, że będzie zwycięska. Ostatnia walka dla kotów. Pierwsza część wybory samorządowe, druga część wybory parlamentarne. Proszę o pomoc i obiecuję wam, że już nie będziemy głupi, tak jak byliśmy ostatnio. Mówię o zarządzie i o przewodniczącym partii, a jakbym zgłupiał, proszę dzwonić i mówić, zgłupiałeś bracie, ja się tym przejmę, naprawdę. Mam mądrą żonę, sam jestem niegłupi, dam radę, chociaż chodzę, jak widzicie, w sweterkach, to po prostu tak chodzę. Dziękuję państwu, proszę o pytania. Tak nawiasem, w garniturze też jestem ładny, tak mi się wydaje. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Cezary Łaziński, Radny Miejski SLD w Ostródzie. No i taka uwaga, mam nadzieję, że to był Panie Przewodniczący Stryk Myślowy. Powiedział Pan, że nie jest Pan zwolennikiem, żeby był PiS i anty-PiS, ponieważ istnieje groźba, że się roztopimy, rozpłyniemy w Platformie. Już Pan Petru to udowodnił. Ja mam nadzieję, że to był właśnie stryk myślowy i dotyczyło to tych sytuacji, gdzie jest ordynacja proporcjonalna, więc przede wszystkim Sejmu, Parlamentu, no i sejmików po części powiatu. No bo tam, gdzie jest ordynacja większościowa i myślmy już o tych samorządach, o których właśnie mówił, że są najważniejsze, to jest prawda. Jeżeli PiS jeszcze prowadzi na dodatek jedną turę wyborów na wójtów, burmistrzów, gdzie nie będzie drugiej tury, w związku z tym niestety rozpad antypisu na fragmenty spowoduje, że będzie tylko PiS i nie będzie tego antypisu. W związku z tym ja mam nadzieję, że to był skrót myślowy. No i rzeczywiście, jeżeli państwo zostawicie wolną rękę szefom miejskim struktur, no i częściowo powiatowym SLD, no to wtedy rzeczywiście może być dobrze, no bo w przeciwnym razie nawet te 12%, nawet 20% może nie pomóc. Ale ja panu chętnie odpowiem, bo w przeciwieństwie do pana Schetyny posiadam odpowiedzi na większość pytań, chociaż nie na wszystkie, bo ten, który odpowiada na wszystkie, zwykle jest debilem. To zresztą zawsze swoim i kolegom politykom mówię, jak chcesz być mądry we wszystkim, to nie da rady. To nawet nie był skrót myślowy. Ja myślę tak, jeżeli chodzi o Sejm, o poziom Sejmu, to nie będzie dobry pomysł, jeżeli będzie PiS i antypis. Po prostu jestem co do tego przekonany, bo będzie PiS i antypis i na końcu karty będzie rozdawał Kukiz, bo my się zjednoczymy, razem wszystkie partie zdobędą te umownie rzecz biorąc demokratyczne 35%, PiS 35% i Kukiz 12% i będzie nami rządził muzyk. Tak nawiasem nie mam nic przeciwko muzykom, ale wydaje mi się, że wolałbym, żeby ludzie odpowiedzialni rządzili. Także mnie chodzi o wybory parlamentarne. Tu jestem ewidentnie zabudowaniem siły lewicowej. Jeżeli chodzi o samorządy, to pragnę pana uspokoić. Mam takie same zdanie jak pan na ten temat, dlatego że jeżeli PiS wprowadzi, co będzie zresztą skandalem,
Kadencyjność, to popieram, ale kadencyjność liczoną do tyłu, przeciwko temu jestem, to jednocześnie moim zdaniem wprowadzi również zasadę taką, że będzie jedna tura wyborów, to wtedy trzeba się jednoczyć. Oczywiście. No bo zresztą jak PiS nie wprowadzi tych dwóch zasad, jednocześnie to będzie głupi. No bo żeby wygrać z Matyjaszczykiem, można w Częstochowie zrobić taką rzecz. Zabronić Matyjaszczykowi kandydowania oraz wprowadzić jedną turę wyborów, w której ktoś, kto będzie startował z SLD, bądź z Platformy, bądź skądś, ludzie wezmą po 20%, a PiS weźmie 22%. Już nie będzie dogrywki. Jest w tym logika polityczna. Mnie ta logika się nie podoba, ale z punktu widzenia PiS-u raczej jest to logika podobająca się PiS-owi. W związku z tym w tym momencie dajemy wolną rękę strukturom wojewódzkim i powiatowym i mówimy, idźcie, walczcie i wygrywajcie. W związku z tym, z kim się dogadacie, to wasza sprawa. Ja, wie pan, jestem bardzo związany z samorządnością i mam taką zasadę, że w Ostródzie złotówkę leżącą na chodniku lepiej widać z Ostródy niż z Warszawy. Więc ja się w to wpieprzał nie będę. Nie ma ludzi bardziej kompetentnych co do sytuacji w tym mieście niż ludzie, którzy rządzą tym miastem i mieszkają w tym mieście. Warszawa na pewno nie ma prawa się w to wtrącać, bo jak się wtrąci, to tylko to spieprzy. W związku z tym układajcie się tak, byście wygrali, bo to jest najważniejsza sprawa. Czyli żebyście wprowadzili radnych, którzy mają rozsądny pomysł na miasto, bo dziurę w drodze, czy naprawi jeden radny, czy drugi, to jest naprawdę obojętne, byleby dziura w drodze była naprawiona. To uprościłem trochę. Także może pan spać spokojnie. Zadowoliłem pana, czy nie? No to dobrze. Widzicie państwo, po prostu udało mi się zadowolić jednego z uczestników. To super. Proszę bardzo. Proszę. Ja mam pytanie takie bardziej formalne. Gdzie jest puszka? Słucham? Puszka. Już wyjaśnię. Chodzi o co? Że 3 lata temu byłem na takim spotkaniu ze śmietanką pisowską, gdzie sprowadzono redaktora śledczego, chyba się nazywa Szumowski. I on tłumaczył, że on pierwszy w ogóle napisał książkę o zamachu w Kołodziejowie. No i tam opowiadali te historie wszystkie, tak jak pewnie słyszymy, wymysły. I ja czekałem, bo ja nie jestem z PiS-u i w ogóle nie jestem z SLD. Tylko tak lubię pójść na spotkania i posłuchać. I rzecz w tym, że akurat jestem z wykształcenia, trochę związany z tym, bo mail warszawski kończyłem i po prostu... Dobra, niech pan się skraca. No dobra, zostawmy już to, tak? Wszyscy zginęli, bo była sprawa, jak to możliwe, że wszyscy zginęli. No, więc rzecz szła o wybuch. Więc zostałem wyklaskany na koniec, no i ze spotkania wyszedłem. No i chodzi o to, że na tym spotkaniu pan Szumowski od razu zapodał, że on puścił po sali tą koszyczkę. Że on zbiera na swoje wydatki związane właśnie z tym tropieniem. Ale proszę pana, Sojusz Lewicy Demokratycznej puszcza, Sojusz Lewicy Demokratycznej puszcza puszki w niedzielę, koło 12:00 są takie miejsca. Nie, no nie mam. Metoda jest w PiS-ie taka, jak mówię, no, że puszcza po sali. No dobrze, ale dobra, no my puszki nie stosujemy. Dobrze, dobrze. Czy jeszcze ktoś? Proszę bardzo. Raz, dwa. Panie Przewodniczący Wysokiej Rady Polskiego Dzieci i Młodzieży. Ja chciałem pana Przewodniczącego zapytać o kwestię debaty publicznej w Polsce, ponieważ właściwie do tego się pan nie odnosił. Natomiast ja od ponad 3 lat odnoszę wrażenie, że inicjatywę, ton debaty nadaje Prawo i Sprawiedliwość, a partie opozycyjne nie są w stanie wyjść z odpowiedzią własną inicjatywą.
jaki jest pana przewodniczącego pomysł, żeby to zmienić? Bo ja nie mam na tym kolegę. Pan, no nie wiem, czy to jest tak, że debatę publiczną tylko inicjuje PiS. Nie, nie. Mogę podać program 500 plus albo katastrofę społeczną, tutaj odnoszą się do tego wszystkie partie. No dobrze, no ale ja mogę podać przykład na przykład sprawy in vitro, jeżeli chodzi o Sojusz Lewicy Demokratycznej. Też się wszystkie partie do tego odnoszą. No, że to nie jest kojarzone z Sojuszem Lewicy Demokratycznej. No wie pan, no... Przez pana może nie, ale uprzejmie informuję, że nie ma miasta w Polsce, w którym zostało wprowadzone in vitro bez udziału Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Tych miast zresztą jest 6 i nie ma takiego przykładu. Na pewno, jeżeli chodzi o PiS, proponuję różne debaty publiczne, które media wspierają, no ale my nie będziemy brali udziału na przykład w debacie pod tytułem co się zdarzyło w trakcie tragedii smoleńskiej, bo uważamy, że był to wypadek. Oni będą do końca uważali, że to Putin z Tuskiem zrobili. No, chyba nie wchodzimy w takie rzeczy, no ale ma pan rację, moglibyśmy być aktywniejsi. Proszę bardzo. Proszę państwa, ponieważ wiem, że jest jakiś piknik, jakieś historie, to proponuję ostatnie pytanie, byśmy skończyli. Jakbyście jeszcze ktoś miał coś pogadać, to po spotkaniu. Proszę bardzo. Przewodniczący, ja mam pytanie. Jakie jest pana zdanie i co zrobić, żeby wprowadzić kadencyjność poselską? To na razie na dzień dzisiejszy to mamy, nie wiem, chyba koło setki posłów, już po 20 lat są posłami. Już emeryturę sobie robili. No tutaj pana... Obawiam się, że tak jak radnemu pomogłem i żeśmy się dogadali, to tu się nie dogadamy. Ja jestem za kadencyjnością struktur zarządczych, czyli prezydentów, wójtów, burmistrzów. Natomiast jeżeli chodzi o ciała takie jak rady, jak Sejm, nie jestem za kadencyjnością, bo metoda jest dosyć prosta. Można po prostu tę osobę nie wybrać. Ona jest podobna też do prezydenta, ale w Europie generalnie jest taka zasada i ona jest bliższa mojemu sercu. Nie wiem, czy mądrzejsza, ale bliższa mojemu sercu. Jeżeli chodzi o ciała wykonawcze, zarządzające, jest kadencyjność, czyli prezydent kraju, w Polsce 2 kadencje, w Stanach Zjednoczonych 2 kadencje. Jeżeli chodzi o radnych i posłów, nie ma kadencyjności i mnie ta idea jest bliższa. Chociaż nie wszystkim się to podoba. Ale na tym polega właśnie myślenie socjaldemokratyczne, żeby szanować również tych, którzy mają inne zdanie. Ja nie jestem za tym. Ja nie jestem za tym. Uważam, że prezydenci, burmistrzowie, wójtowie tak, posłowie, radni nie. Takie jest moje zdanie. Proszę państwa, miło było. Cieszę się, że w sobotę żeście trochę znaleźli czasu i poświęcili na to spotkanie. Mnie było miło bardzo, bardzo. Odpoczywajcie. Piękne miasto zresztą. Jestem któryś raz w tym mieście. Mazury kocham. Warmię, Mazury. Piękne miasto. Fajnie. Dziękuję bardzo jeszcze raz serdecznie. Dziękujemy panu przewodniczącemu za to, że przyjechał do nas. Myślę, że jesteście państwo zadowoleni z tego spotkania.